pracy liczą się nie tylko dobre zarobki i przyjazna atmosfera. Ważne, o ile nie najważniejsze, jest również nasze bezpieczeństwo. Nad ochroną zdrowia pracowników z Warmii i Mazur czuwa Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie. Instytucja znajduje się pod pieczą Urzędu Marszałkowskiego. Cieszę się, że jest to w zadaniu województwa samorządowego, bo jak do tej pory współpracujemy bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie na przyszłość, bez problemów będziemy zabezpieczać po prostu zdrowotne uwarunkowania pracy na rynku naszym w regionie Warmii i Mazur. Główna działalność ośrodka opiera się na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych, a także kontrolnych u osób, których praca wymaga odpowiednich predyspozycji zdrowotnych. Przekrój jest praktycznie wszystkie zawody, które tutaj ludzie wykonują, a poza tym przyjmujemy oczywiście kierowców. Są to kierowcy przeważnie kierowani przez starostwa powiatowe w związku z jakimiś zastrzeżeniami albo do stanu zdrowia, albo po alkoholu. Też przyjmujemy osoby, które mają pozwolenie na broń, ale to w ramach odwołań. Ale to nie koniec. Bardzo istotną rolą tej instytucji jest sprawowanie kontroli nad podstawowymi jednostkami służby medycyny pracy, a także udzielanie im konsultacji. Poza tym ośrodek stwarza możliwość zdobycia odpowiednich kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza w tej dziedzinie ochrony zdrowia. Szkolimy lekarzy, którzy robią specjalizację z medycyny pracy, a także szkolenie podyplomowe. W kadrze Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy są specjaliści z wielu dziedzin, m.in. okulistyki, laryngologii, neurologii oraz psychologii. W badaniach psychologicznych biorą udział kierowcy, którzy z racji wykonywanego zawodu muszą przejść odpowiednie testy lub też mają na swoim koncie pewne wykroczenia, jak jazda pod wpływem alkoholu. Psycholog prowadzi konsultacje również w obszarze medycyny pracy. Weryfikuje także, czy dana osoba może posiadać broń. Robię badania wstępne, jeżeli chodzi o broń. No i wszystkie inne, które wiążą się z tymi uprawnieniami, czyli badam sędziów, kuratorów, pracowników zabezpieczenia technicznego, pracowników ochrony fizycznej. Nie da się ukryć, że i w tym przypadku epidemia dała się we znaki. Wiele działań ośrodka, a wśród nich prowadzenie niektórych badań zostało chwilowo zawieszone. Jednak wraz z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki instytucja powoli wraca do świadczenia usług w pełnym zakresie. Zaczęły się pojawiać osoby na badania wstępne, chorzy, którzy muszą wrócić do pracy, czyli te badania kontrolne, a także już zastanawiamy się nad tym, jak zacząć przyjmować osoby z badań okresowych. Na bieżąco staram się wykonywać badania odwoławcze, jeżeli chodzi na broń. No i przyjmuję zaległych kierowców, którzy byli już umówieni jeszcze sprzed pandemii. No to staram się powoli tak odmrażać ten proces. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z racji epidemii musiał wprowadzić szereg środków bezpieczeństwa. Pacjenci, zanim zostaną skierowani do specjalistów, muszą przejść przez śluzę, gdzie dezynfekują ręce, a lekarze mierzą im temperaturę ciała. Ponadto muszą wypełnić ankietę weryfikującą, czy są zakażeni lub też mieli kontakt z osobą chorą na COVID-19.